Dzień dobry, kochane. Witam Was w 94. Waszych komentarzach. Coraz bardziej zbliżamy się do setki, a tym razem porozmawiamy o schematach, o retinolu, retinalu, o przygotowaniu skóry na okres zimowy, ale w kontekście wyjazdu na narty. I to będzie dzisiaj nasz temat przewodni. Zatem zaczynamy od przygotowania skóry na wyjazd na narty i jak powinna być pielęgnowana podczas takowego wyjazdu. Zauważcie tutaj pewną analogię, o czym wspominałam Wam, jak przygotować skórę do wyjazdu słonecznego, do ciepłych krajów i jak powinna być ona pielęgnowana. I teraz tutaj będzie dość podobnie, to znaczy przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, żeby nie stosować tak zwanych bardziej skrajnych, tak to można by nazwać, kosmetyków, czyli kosmetyków z retinolem oraz kosmetyków kwasowych. Jest podobna zasada. To są preparaty, które będą intensywnie oddziaływały na skórę, czyli będą działały złuszczająco, będą naruszały płaszcz hydrolipidowy, w związku z tym będą obniżały funkcję ochronną skóry. Tak samo jak skóra narażona na słońce, tak samo podczas wyjazdu na narty, skóra narażona na zimno i jeszcze dodatkowo na słońce odbijające się od śniegu, będzie bardziej narażona właśnie, gdy będziemy nakładały takowe substancje intensywne. Czyli ważne jest to, żeby teraz przed wyjazdem na narty, tu możecie tydzień przed nałożyć retinol, ale nie róbcie tego tuż przed wyjazdem. Po pierwsze. Po drugie, tego samego nie róbcie, czyli nie wykonujcie intensywnego peelingu kwasowego przynajmniej kilka dni przed wyjazdem na narty. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Podczas przebywania już na stoku zupełnie innymi prawami toczy się cała pielęgnacja, dlatego że absolutnie musi być minimum jedna warstewka ochronna więcej, to jest, mówię, minimum. W przypadku cer bardziej skłonnych do przetłuszczania się, mniej wrażliwych, a w przypadku cer cienkich, skłonnych do przesuszania się, suchych, pergaminowych, jak najbardziej naczyniowych, dojrzałych z tendencją do przesuszania się, to tutaj skóra musi mieć już nawet dwie warstewki ochronne. I jak to powinno wyglądać? Przede wszystkim porzucamy na moment wyjazdu właśnie te kosmetyki intensywniejsze. To znaczy, żebyście też mnie dobrze zrozumiały, możecie stosować na przykład kwasy, ale jeżeli to jest serum z delikatnymi kwasami, ale nie bierzcie ze sobą peelingu kwasowego na przykład w 30-20% stężeniu, czy też nie stosujcie retinolu w takim przedziale tydzień-dwutygodniowym. Zdecydowanie korzystniej będzie, jeżeli w tym okresie będziecie odbudowywały płaszcz hydrolipidowy. Czyli zabieramy ze sobą wszelkie kosmetyki intensywnie, odżywcze, jak najbardziej maski nocne, jak najbardziej esencje. Tutaj Wam się przyda oczywiście wszelkiego rodzaju sera też antyoksydacyjne. Pamiętajcie o tym, że przed wyjściem na stok, żeby tę skórę odpowiednio zabezpieczyć. Czyli stosujemy całą naszą pielęgnację. To może być tak, tonik, esencja, znaczy nie może, bo tonik absolutnie jest nieodzowny, czyli tonik. Warto też zastosować esencję, następnie zastosować odpowiednie serum antyoksydacyjne, a następnie zdecydowanie cięższy krem. Czyli zasada jest taka, że ten krem, który stosowałybyście na wieczór, tutaj obroni się w tej sytuacji krem wieczorny stosowany na rano. To musi być krem zdecydowanie o bardziej odżywczej konsystencji. I teraz uwaga, sam taki krem nie wystarczy. Dodatkowo jeszcze nakładamy na to, to jest ta jedna warstewka więcej, o której wspominam, nakładamy na to jeszcze tak zwany krem zimowy. Są klasyczne kremy zimowe, one się po prostu w ten sposób tak nazywają. Krem zimowy, on będzie nawet nieprzyjemny w odczuciu, bo on będzie tłusty, taki mocno okluzyjny, ale tu właśnie o to chodzi, żeby na tych kilka godzin, kiedy idziemy na narty, kiedy przebywamy w tym właśnie takim mikroklimacie, można by nawet nazwać, czyli mamy tak niską temperaturę, odbijające się słońce, dodatkowo jeszcze wiatr, bo nie oszukujmy się, gdy
jedziemy po stoku, no to wiadoma sprawa, że muska w naszą skórę też to zimne powietrze. W związku z tym tutaj absolutnie musimy ją odpowiednio zabezpieczyć. I tu mówiłam przynajmniej o jednej warstewce, ale co też warto zrobić w przypadku tych cer bardziej skłonnych do wrażliwości i do rumienia, czyli nakładamy tłuściejszy krem, typowo zimowy, to może być krem jak najbardziej lipidowy, który właśnie tę skórę ochroni. Na to nakładamy absolutnie krem z filtrem. I teraz uwaga. Klasyczny krem z filtrem, taki ultra lekki, który lubimy nakładać pod makijaż, on w takim wypadku się nie sprawdzi. Tu też zdecydowanie lepiej spełni swoją rolę krem, który nawet jest przeznaczony chociażby dla dzieci. One mają wtedy właśnie taką typowo odżywczą, lipidową, bardziej nawet olejową powiedziałabym. Znaczy olejową, żebyście dobrze mi nie zrozumiały. To nie ma być na przykład olejek, bo olejek Wam się nie sprawdzi. To musi być gęsty krem. Znakomicie w tej roli sprawdzają się sztyfty, bo one są tłuste, ale nie będą migrowały Wam po twarzy. Także tego rodzaju sztyfty będą dobrym rozwiązaniem. Zamieszczę Wam takie dwa sztyfty w linkach. Będziecie miały podlinkowane preparaty tego typu. Czyli tak, albo tłusty krem, albo sztyfty ochronne, oczywiście SPF 50. I teraz uwaga, na to jeszcze nakładamy makijaż, jeżeli mamy taką naprawdę skórę skłonną do podrażnień i do rumienia. Dlaczego? Już niejednokrotnie mówiłam Wam, że warstwa albo kremu BB, albo podkładu i do tego jeszcze pudru stanowi taką powłoczkę dodatkową, taką kołdrę, która przykryje naszą skórę. Nawet jeżeli pod wpływem pocenia się delikatnie gdzieś te kosmetyki będą migrowały, o to się nie bójcie, nic się i tak nie stanie. Ja oczywiście wiem, że później jeszcze nakładamy gogle, ale wierzcie mi, że taka warstewka zdecydowanie lepiej zabezpieczy tę skórę. I teraz jest bardzo ważna historia. Gdy wracamy ze stoku, to tutaj przede wszystkim momentalnie przystępujemy do demakijażu takiej skóry. Mówiąc o demakijażu, czy w ogóle o oczyszczaniu, mamy na myśli nie tylko zmycie tego kremu BB, tylko całości. Nawet jeżeli nie nałożyłyście kremu BB, tylko nałożyłyście krem lipidowy i na to filtry, to absolutnie trzeba to zmyć jak najszybciej. Tego rodzaju preparaty nie będą odpowiednie nawet dla najbardziej suchej skóry na dłuższą metę. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, gdy wyjeżdżamy na narty, no to nie jest jeden dzień, tylko to może być kilka dni, to może być tydzień, więc to jest mocne obciążanie skóry, szczególnie gruczołów łojowych. Wtedy może dojść do ich zaczopowania i w rezultacie do blokowania się właśnie ujść mieszków włosowych, czyli co się dzieje? Tworzą się twory rogowo-łojowe, czyli po prostu zaskórniki. Początkowo to będą mikrozaskórniki, później zaskórniki otwarte, mogą też powstać zaskórniki zamknięte na tej bazie krostki, grudki i tak idziemy w rezultacie do zmian trądzikowych. W ten sposób można wywołać jak najbardziej trądzik. To jest tak zwany właśnie trądzik kosmetyczny wywołany pod wpływem działania różnorakich kosmetyków. Także tutaj, moje drogie, musicie właśnie o to zadbać, że jak wracamy ze stoku, żeby tę skórę jak najszybciej oczyścić. I tu nieodzowny będzie albo balsam, albo olejek myjący. Mleczko, jeżeli jesteście zwolennikami mleczek, to mleczko może się okazać za delikatne w tym wypadku. To musi być bardziej olejowa, tłusta konsystencja, która rozpuści całe te wszystkie warstwy, co tu dużo mówiąc, ciężkie, lipidowe. Czyli przeprowadzamy cały proces oczyszczania w trzech krokach. I teraz po takim, no jakby nie patrzeć, jednak dosyć dniu mocno obciążającym skórę, no bo ta skóra była narażona na działanie różnorakich czynników i to ekstremalnych, bo i wiatru, i mrozu, i słońca. Musimy zadbać o jej regenerację, czyli tutaj odpowiednie będą wszelakie kosmetyki wzmacniające ściany naczyń, jak najbardziej maski nocne, maski regenerujące, ale też nawilżające. Pamiętajcie o tym, że ta skóra też potrzebuje takiego ukojenia. Znakomicie sprawdzi się w tym wypadku bardzo delikatny zabieg, taki mini zabieg z wykorzystaniem peelingu enzymatycznego i maski nocnej, albo po prostu oczyszczenie tej skóry, następnie spryskanie tonikiem bądź nałożenie delikatnego toniku. Świetnie sprawdzą się w tym wypadku toniki żelowe, które będą jeszcze bardziej tą skórę koiły. Na to nakładamy właśnie esencję, nakładamy serum. Tu znowu korzystne będzie serum albo nawilżające, albo peptydowe.
Tutaj mam dla Was taką propozycję na ten moment. Moich dwóch takich ulubieńców to będzie serum z peptydem miedziowym, fioletowe z Basic Laba, bądź serum Focus Milk Lifting z marki Veoli Botanica, bądź serum peptydowe Peptid Serum z marki Q+A. I znakomicie też się sprawdzi chociażby ultra nawilżający serum z marki Melskin, więc macie kilka różnorakich propozycji. W każdym razie chodzi o to, żeby tam już nie było dodatkowych jakichś takich substancji. Już tu nie witamina C. Witamina C Wam się sprawdzi bardziej na dzień, a tu lepiej, żeby tę skórę troszeczkę tak pogładzić, tak, żeby ją złagodzić. To będzie bardzo ważne. Na to serum kładziemy wtedy właśnie maskę nocną. Tutaj moją propozycją będzie z kolei na przykład Algomask z marki Sensum Mare. Ona pięknie też będzie łagodziła różnego rodzaju podrażnienia. Może być też maska z Fawty Cosmetics Sika Sleeping Mask w saszetkach. Tego rodzaju kosmetyki znakomicie się sprawdzą i tak na dobrą sprawę tego rodzaju taki zabieg dobrze byłoby, oczywiście zabieg, jak mówię zabieg, to bez wykorzystania peelingu enzymatycznego, żeby to też nie było codzienne. Peeling enzymatyczny podczas takiego tygodniowego wyjazdu możecie zastosować dwukrotnie, ale ważne, żeby się pojawił chociaż raz. Dlaczego? Nagromadzenie takich substancji lipidowych podczas wyjazdu na narty jest właśnie na tyle mocno obciążające dla skóry, żeby teraz odciążyć te gruczołowe, właśnie korzystne będzie zastosowanie delikatnego peelingu. Tylko pamiętajcie, żeby bardzo skrupulatnie przeprowadzić oczyszczenie, ale żeby też ono nie było zbyt agresywne. I jeszcze raz powtórzę, możecie zastosować składniki kwasowe, znaczy przepraszam, delikatne kwasy w różnorakich serach, ale to ma być na przykład 2% stężenie kwasu salicylowego. To może być jak najbardziej też żel myjący, ale w miarę delikatny. I teraz żel myjący, jeżeli będziecie stosowały, to najpierw lepiej jest oczyścić skórę, żel myjący z kwasami. Najpierw lepiej będzie oczyścić skórę delikatniejszym żelem myjącym, a później dopiero zastosować delikatny żel na przykład z kwasami. Nie dokładajcie już wtedy toniku kwasowego, żeby tych preparatów kwasowych nie była nie wiadomo jaka ilość, tak? Lepiej, żeby maksymalnie w takiej rutynie pielęgnacyjnej znalazły się dwa preparaty o niewielkim stężeniu kwasów. Doskonałym wyjściem z sytuacji będzie kwas laktobionowy, glukonolakton, bądź kwas mlekowy w niewielkim stężeniu, które przywrócą jeszcze równowagę, rozświetlą skórę, rozjaśnią, ale dodatkowo ją nawilżą. I oczywiście znowu powtarzamy taką samą rutynę pielęgnacyjną ochronną rano, o której mówiłam wcześniej. Tak, znowu z tym całym zabezpieczeniem, nie pomijamy żadnego kroku i jak wracacie z takiego wyjazdu, to powracamy już do naszych rutyn pielęgnacyjnych z retinolem czy z kwasami. Jeżeli skóra była dobrze pielęgnowana, to nawet nie trzeba będzie odczekać i nie wiadomo jakiego czasu na dobrą sprawę. Jeżeli faktycznie ją ładnie chroniłyście, nie ma żadnego podrażnienia i wracacie do domu i na przykład wypada Wam następnego dnia dzień z retinolem, śmiało już możecie ten retinol nałożyć. Tak samo, jeżeli za kilka dni wypada Wam peeling kwasowy, bardzo proszę, całą rutynę z peelingiem kwasowym również możecie przeprowadzić. To lecimy, kochane, z pytaniami. Pytanko pierwsze. Kupiłam polecany przez Panią Retinol Medic 8 i jestem zadowolona, ale mam dylemat, bo producent zaleca po okresie retinizacji stosować codziennie. Tymczasem Pani zaleca dwa razy w tygodniu. Rozumiem, że w Pani schematach jest dużo jeszcze innych składników, ale czy nie lepiej stosować jeden składnik częściej niż wiele rzadziej? Kochane, tak jak powiem, tak jak jest dużo możliwości, tak jest wiele też rozwiązań. To, co dla Was stworzyłam, ten rodzaj scenariusza, ten rodzaj właśnie planów pielęgnacyjnych, to jest wypracowany przeze mnie plan wieloletni na podstawie moich klientek, na podstawie mojej skóry, moich testerek. Już wielokrotnie zauważyłam, że stosowanie jednego składnika nie przyniesie aż tak fantastycznych efektów, jak to jest tak jak odżywianie organizmu, jak różnorakie składniki. Nasza skóra, tak jak nasz organizm, potrzebuje różnego rodzaju składników, tak jak macie białka, tłuszcze, węglowodany, tak, witaminy. Tak samo jest w przypadku skóry. Lubię działać na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach. Jeżeli skupiłabym się tylko i wyłącznie na retinolu, to będę oczywiście miała jakieś efekty, ale zauważyłam, że w połączeniu ze składnikami kwasowymi uzyskuję
efekt jeszcze lepszego rozświetlenia, wygładzenia, struktura skóry wygląda inaczej. W moim mniemaniu, tak jak mówię, to jest mój sposób postępowania ze skórą. W moim mniemaniu, gdy przeplatamy różne składniki, to jest jeszcze, powiedziałabym, ładniejszy, ciekawszy efekt. Nawet nie szybszy, bo tu nie chodzi, to nie jest żaden wyścig. Nie lubię stosować retinolu zwyczajnie w świecie codziennie, dlatego że wtedy naprawdę już wchodzimy na takie bardzo wysokie obroty i tu jest znacznie większe ryzyko popełnienia błędu. Przede wszystkim przy codziennym stosowaniu retinolu jest dużo mniejsza szansa na odbudowę bariery hydrolipidowej. A zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę macie aż 4 dni na odbudowę bariery lipidowej właśnie w tych moich schematach. Skóra potrzebuje, tak jak mówię, balansu. Nigdy nie zastosowałam tego rodzaju rozwiązania i nie powiem, że ono jest gorsze, bo to nie jest tak. Ale nie stosowałam takiego rozwiązania, że retinol stosuję codziennie. Tak jak powiedziałam, w moim mniemaniu to jest duże ryzyko. Musiałabym podjąć się takiego rozwiązania, żeby powiedzieć, czy ono jest lepsze, czy gorsze. A tu jeszcze musimy wziąć inne kwestie pod uwagę, bo mamy taką i taką skórę. Nie każda skóra zniesie retinol codziennie. Większość skór będzie miała z tym problem. To jest oczywiście, tak jak mówię, moje zdanie w tym, co zdążyłam zauważyć w moich praktycznych rozwiązaniach. Dlatego to jest bardzo istotne, żeby podejść do każdego problemu, do każdej skóry indywidualnie. Osobiście polecam stosowanie retinolu 2 razy w tygodniu, dlatego że jest miejsce właśnie na inne substancje aktywne. Możecie takie rozwiązanie spróbować na własną rękę i bardzo chętnie też posłucham wtedy Waszych odpowiedzi i możecie się podzielić takimi doświadczeniami. Ale tak jak mówię, to co proponuję tutaj w schematach, to jest wypracowany plan pielęgnacyjny na podstawie doświadczeń praktycznych, obserwacji różnorakich skór z różnymi problemami, bo to też jest bardzo ważne. To jest coś, co Wam proponuję. To jest oczywiście generalizacja, ja Wam zawsze mówię. Schematy moje pielęgnacyjne są stworzone na podstawie tego, co ja przewiduję, że będzie dobre w większości sytuacji. Ale indywidualne podejście to już jest zupełnie coś innego, tak? Czyli, że wtedy patrzycie, aha, moja skóra zareagowała tak. Może mogę wdrożyć retinol troszeczkę częściej. Te schematy mają być dla Was bezpieczne. Dlatego właśnie tak, a nie inaczej je stworzyłam. Lecimy dalej. Jestem wiekową kobietą, mam skórę cienką, wrażliwą, suchą, z dużą ilością zmarszczek, wiotką. Ze skłonnością do ściągania po myciu, policzki nieco zaróżowione, strefa T nieco przytłuszczająca się, na nosie widoczne pory, nieco drobnych zaskórników. Sporo problemów, chociaż brak łuszczenia, krostek, grudek. To jaki schemat mam wybrać? Od wiosny stosuję schemat numer 2, ale mam wątpliwości i brak poprawy co do zmarszczek. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o poprawę w kwestii zmarszczek, to od razu powiem, jeżeli mamy skórę tak bardzo cienką, wrażliwą i ze skłonnością do ściągania, no tutaj jest po myciu, przypuszczam, że jednak tutaj może być cały czas naruszony płaszcz hydrolipidowy. Sprawa ze zmarszczkami miewa się następująco. One najczęściej są widoczne właśnie w momencie, gdy ta skóra nie jest odpowiednio odżywiona. Czyli nie jest nie jest przede wszystkim zadbany płaszcz hydrolipidowy. Zawsze mówię o tym balansie, ja wiem, to już jest do znudzenia. Ale właśnie chodzi o to, że jeżeli ten balans nie jest zachowany i idziemy bardziej w stronę, chociażby tak jak tutaj przed chwilą mówiłam, tylko retinizacji, to słuchajcie, przy częstym stosowaniu retinolu wręcz zmarszczki mogą Wam jeszcze bardziej wyjść na zewnątrz. To jest, tak mówię, kolokwialnie Wam obrazowo to tłumaczę, bo dopóty retinal czy retinol przepracuje sobie skórę, przejdą tam wszystkie przemiany biochemiczne i pobudzimy mocno kolagen, zanim ta skóra się zagęści, zanim pobudzimy kwas hialuronowy, będą czynniki wzrostu pobudzone, no to wtedy przechodzimy taki okres bardzo trudny, dlatego że może dojść właśnie nawet nie tylko do przesuszenia, może dojść do skrajnego odwodnienia skóry, do uwrażliwienia, regularnej reakcji nadwrażliwości na różnorakie substancje aktywne i wtedy ciężko mówić w ogóle o wygładzeniu zmarszczek. Należałoby się tutaj przyjrzeć, czy faktycznie tutaj ta skóra jest w istocie z natury sucha, czy mamy tutaj naruszony płaszcz hydrolipidowy. Przede wszystkim, nie wiem, czy tutaj Pani wdrożyła, bo jeżeli jest schemat stosowany od wiosny, to nie wiem, czy był w ogóle wdrożony retinal retinol. To jest rzeczywiście w zasadzie jedna z nielicznych substancji, która
nakładana na skórę, naprawdę w istocie te zmarszczki spłyca. Taką substancją jest jeszcze oczywiście kwas mlekowy w nieco większym stężeniu, bądź kwas glikolowy, na które teraz możemy sobie pozwolić w okresie zimowym. Natomiast warto by było wdrożyć ten retinol właśnie, tutaj odsyłam do moich odcinków o retinolu czy retinalu, żeby wdrożyć się kompletnie i żeby oczywiście wdrożyć tę tolerancję na retinol. I dodatkowo, jeżeli ta skóra będzie odpowiednio odżywiana, to rzeczywiście w pewnym momencie ten efekt wygładzenia zmarszczek powinien być zauważony. Natomiast w przypadku skór już mocno dojrzałych, często same domowe rozwiązania mogą się okazać niewystarczające. Dlatego wtedy warto zastosować chociażby mezoterapię mikroigłową czy radiofrekwencję mikroigłową. Jednak polecałabym tutaj w tym momencie konsultację z fachowcem, który dobierze odpowiednie rozwiązania. Na takim etapie często jest tak, że już sama kosmetologia nie wystarcza i potrzebne będą rozwiązania z zakresu medycyny estetycznej. Oczywiście nie każda z nas musi się na coś takiego decydować, ale warto też mieć tę świadomość, jakie mamy rozwiązania. Tu przypuszczam, że może być tak, że mamy właśnie do czynienia ze skórą mieszaną i tak jak mówię, jeżeli ona jest wrażliwa, sucha, z dużą ilością zmarszczek, to jednak zapala mi się lampka, że możemy mieć tu problem z płaszczem hydrolipidowym. Spróbowałabym wdrożyć delikatny retinal, ale najpierw zwróciłabym uwagę właśnie na to, żeby teraz w tym okresie zimowym zadbać o większe odżywienie skóry i czy ten dyskomfort takiego ściągnięcia skóry, szczególnie właśnie po myciu, będzie mijał. Lecimy dalej. Skóra lepiej nawilżona intensywniej przyjmuje nakładane na nią produkty. To czy w dni retinolu mogę nakładać tonik oraz esencję COSRX przed retinolem. Ten retinol potrzebuje przebić się przez wszystkie warstwy. Jedna babka w internecie od razu po myciu bez tonizacji nawet nakłada retinol i mówi, że tylko wtedy ma szansę zadziałać, bo bezpośrednio na skórę kładzie. Ten retinol to jakiś dziwny jest. Niby taki kozak, podrażnia ich w ogóle, a przebić się nie umie nawet przez trochę gluta z esencji. Kochane moje, wszystko zależy od tego, jaki chcemy efekt uzyskać. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że retinol jest rzeczywiście substancją dość przebiegłą. Osobiście to jest to, co Wam już tłumaczyłam. Ja lubię z retinolem zadziałać w taki sposób, że im bardziej chcemy intensywniej zadziałać, tym lepiej jest go nałożyć na skórę po myciu, tylko tak, nigdy, to jest moje działanie i znowu, to są różne scenariusze, tak jak różne są osoby. Ja nigdy nie lubię nakładać retinolu bez toniku. Uważam, że absolutnie tonik jest nieodzowny. Dlaczego? Jeżeli nałożymy retinol bezpośrednio po myciu, to oczywiście zaraz powiecie, no przecież retinol zakwasi nam skórę. Oczywiście w jakimś stopniu zakwasi, przywróci neutralne pH skóry, ale tak czy siak, ta skóra, ona nie będzie tak odpowiednio nawilżona i w rezultacie zadziała bardziej agresywnie. Nawet jeżeli macie zbudowaną tolerancję na retinol i zrobicie sobie takowe doświadczenie, to zauważycie, że ten rumień po retinolu może się pojawić. Jestem zwolennikiem małych kroków. Nie lubię działać na hura, nie lubię reagować. Inaczej, nie lubię stosować bardzo takich intensywnych rozwiązań, bo tak jak mówię, życie dla jednych jest krótkie, dla drugich długie, ale to tak nie miało zabrzmieć. Zamieszałam się, co chcę powiedzieć. Na tyle długo mamy działać tą substancją w życiu, że tu nie ma co od razu tak momentalnie wdrażać takich agresywnych rozwiązań. Ja jestem za tym, żeby małymi kroczkami postępować i lepiej oswajać się z taką substancją, niż na hura tam momentalnie ten retinol nałożyć na suchą skórę, bo chcemy, żeby zadziałał intensywniej. W badaniach dowiedziono, że nawet retinol przy krótkiej retinizacji albo nakładany nawet na krem nawilżający, on i tak sobie zadziała i przebije się przez takowe warstwy. Poczytajcie badania naukowe, można się do tego dokopać, że nie ma sensu naprawdę atakowanie skóry za pomocą tej substancji tak od razu. Tak jak mówię, to jest znowu moje zdanie. Ja zawsze lubię, żeby ta bariera hydrolipidowa, czyli ten płaszcz hydrolipidowy był w równowadze. Wtedy mamy większe pole do popisu. Znowu przedstawiam moje rozwiązania na podstawie praktycznych rozwiązań, na podstawie obserwacji setek cer. Wypracowałam sobie takie rozwiązanie, uważam, że one są najbardziej adekwatne, bo wtedy
po prostu możemy z taką skórą funkcjonować. Nie lubię takowych rozwiązań, że po prostu skóra musi mieć wtedy czas na rekonwalescencję, na przykład przez 2 tygodnie. Ciężko w dzisiejszym życiu pozwolić sobie na to, żeby ona się złuszczała niemiłosiernie długo. Stosuję takowy zabieg od czasu do czasu, ale jeśli widzę ku temu wskazanie, na przykład mamy przebarwienia, blizny potrądzikowe i trzeba tam wtedy intensywnie zadziałać, ale stosuję przez krótki okres czasu. 1, 2 zabiegi, wracam później do delikatniejszych rozwiązań. Bo jeżeli, tak jak już wspominałam Wam, naruszymy płaszcz hydrolipidowy, to ciężko później tę skórę wyprowadzić. Zawsze uważam, że najważniejszą funkcją naszej skóry jest funkcja obronna, ona po to została stworzona. Jeżeli chcemy ją odmłodzić, to musi być to zrobione z głową. I kolejne pytanko. Jestem w schemacie numer 4. Jeśli we wtorek i sobotę stosuję retinal, to czy w czwartek mogę bakuchiol? I czy peeling Pro 0,30 sekund, to jest marki Be The Skin, jest enzymatyczny, bo ma drobinki i mam go nałożyć tylko na 30 sekund czy zmyć? Napiszę, że nie pocieram skóry, bo boję się o moją delikatną cerę. Po pierwsze, bakuchiol jest na tyle delikatną substancją, że śmiało można jak najbardziej nałożyć wtedy w czwartek właśnie bakuchiol pomiędzy retinalem we wtorek i sobotę, tu bez obaw. Natomiast odnośnie tego peelingu, który macie tutaj ujęty w tym schemacie, to jest peeling na dobrą sprawę mechaniczno-kwasowy, dlatego że tak, tam macie ekstrakt z kory wierzby, która naturalnie zawiera kwas salicylowy. Tam jest też odrobina kwasu glikolowego i jest naturalna celuloza. I to te drobinki celulozy właśnie tak się zachowują, że delikatnie ścierają. To jest na tyle delikatne działanie mechaniczne. Tak jak osobiście nie przepadam za peelingami mechanicznymi, tak tutaj śmiało, nawet przy cerze naczyniowej, nic się niepokojącego nie zdarzy. Tak jak jest to opisane w schemacie, należy nałożyć przez 30 sekund, bardzo delikatnie pomasować i spłukać. I już macie to działanie. Krótkofalowe, ale wystarczające. Tu jest naprawdę tak sprytnie stworzona ta formuła, na tyle ją dobrze sprawdziłam, że nie podrażnia właśnie delikatnych skór. Więc naprawdę śmiało tutaj proszę w ten sposób po niego sięgać. Użyłam peeling destruktor. Chcę kupić peeling kwasowy do twarzy, AHA, BHA 30% Nutridom, którego się nie zmywa. A następnie nakładam maseczkę Feed and Roll z Veoli, którą zmywam po 10 minutach. Zmywam maseczkę, również zmyję wcześniej nałożony peeling kwasowy Nutridom. Czy w tej sytuacji peeling kwasowy zdąży w ogóle zadziałać na skórę, czy wszystko muszę zmyć? Ja już też wspominałam kiedyś w mini zabiegach. Jeżeli coś takiego tworzymy, tego rodzaju mini zabieg, to korzystniej będzie nałożyć peeling kwasowy, który nazywa się też serum, nałożyć na 10 minut, zmyć ten peeling, nałożyć maskę i zmyć ponownie. Tak będzie korzystniej. Dlatego, że tutaj nie do końca dobrym połączeniem jest nakładanie tego rodzaju substancji, gdzie tutaj mamy maskę Feed and Roll, gdzie mamy jeszcze dodatkowo działanie glinki. Nie będzie korzystne łączenie tych dwóch substancji, tak? Nakładamy tonik właśnie Nutridom na 10 minut, zmywamy, nakładamy maskę. Jak najbardziej w tym momencie te kwasy będą miały szansę już sobie zadziałać. Więc taki scenariusz będzie korzystniejszy. Mam pytanie odnośnie retinalu i peelingu kwasowego. Czy w okresie, kiedy wykonuje się laserowe usuwanie makijażu permanentnego brwi, można wdrożyć retinal lub chociaż stosować peeling kwasowy? Można, tylko z tą uwagą, ja już Wam kiedyś wspominałam, że jeżeli chodzi o działanie takich substancji, należy zachować, no tu w tym wypadku nawet takie dobre 1,5 cm takiego marginesu. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli likwidujemy tutaj laserem barwnik, wybarwiamy te brwi, no to ważne jest to, żeby ten retinal nie był nakładany tutaj bezpośrednio, tylko zróbcie sobie taki po prostu margines bezpieczeństwa i będzie wszystko w porządku. I jeszcze bardzo ważna sprawa. Oczywiście nie nakładamy czy peelingu kwasowego, czy retinalu bezpośrednio przed takim laserem. Trzeba zachować ostrożność i tutaj w takim wypadku, nawet jeżeli zachowujemy ten margines bezpieczeństwa, no to też to musi być minimum tydzień. Najlepiej by było jednak odczekać 2 tygodnie, bo prawda jest taka, że przecież na ten zabieg też nie idziemy co chwilę. Z reguły jest tak, że potrzebujemy 2 tygodni rekonwalescencji pomiędzy jednym czy drugim zabiegiem. Choć pamiętam, jak ja usuwałam moje kreski permanentne, bo takowe też miałam, to wykonywałam zabieg raz w miesiącu. Więc wtedy możemy zrobić sobie właśnie taki 2-tygodniowy odstęp z
retinolem czy retinalem, żeby z niego nie rezygnować. Albo tak jak mówię, zróbcie sobie właśnie margines bezpieczeństwa, ale też nie wykonujcie, nie stosujcie takich preparatów tuż przed zabiegiem. Ten tydzień musi być zachowany, ok? Co innego mogę zastosować, jeśli nie stosuję retinolu ani bakuchiolu? Mam trądzik różowaty, utrwalony rumień i skórę bardzo reaktywną. Zależy mi na działaniu dodatkowo na rumień. Czy może Pani polecić jakieś kosmetyki do zastosowania w dniach, w których w schemacie jest retinol? Kochane moje, tutaj przede wszystkim w schemacie numer 4, gdzie jest mowa o trądziku różowatym, zauważcie, że macie azeloglicynę. Po to też jest to tak stworzone, ja to zawsze też powtarzam, żeby tu wszystko było to bardzo bezpiecznie stosowane. Jedyne co przychodzi mi do głowy, gdybyśmy chciały coś jeszcze włączyć, to można by ewentualnie włączyć 1-2% kwas salicylowy. Proszę zerknąć sobie do schematu 1 lub 3, gdzie są odpowiednie preparaty właśnie z zastosowaniem tej substancji i wtedy można ją wdrożyć, ale nie rano, bo żeby to nie było tak, że zastosujecie, na przykład macie wtorek, czwartek, sobotę, macie stosowany preparat z, czy poniedziałek, środa, piątek, to zależy jak sobie ułożycie. Macie stosowany preparat z azeloglicyną wieczorem, a wtedy rano na przykład będziecie chciały nakładać serum z kwasem salicylowym. No nie, to nie będzie najlepszy pomysł, zdecydowanie korzystniej będzie wtedy robić to wieczorem. Tak? Czyli w zasadzie coś codziennie będzie się pojawiało, bądź dwa razy w tygodniu na przykład, czyli mamy tak, załóżmy, poniedziałek, środa, piątek mamy preparat z azeloglicyną, a na przykład może być wtorek, sobota jeszcze dołóżmy sobie preparat z kwasem salicylowym. Można jak najbardziej jeszcze użyć dodatkowo chociażby kwasu laktobionowego, może być oczywiście glutation, jak najbardziej tak. Może być kwas mlekowy. Także tutaj mamy kilka takich rozwiązań, które jeszcze dodatkowo będą łagodziły rumień, ale i tak chętnie odniosę tutaj Panią do filmu o trądziku różowatym, gdzie też mówiłam o innych dodatkowych substancjach, które są ujęte. W każdym razie jak najbardziej kwas salicylowy będzie dobrym tutaj rozwiązaniem, bo on też będzie działał przeciwkrostkowo-grudkowo, będzie regulował pracę gruczołów łojowych, chyba że skóra jest, bo tu jest skóra mocno reaktywna. Jeżeli skóra jest dodatkowo jeszcze przesuszona, to lepszym rozwiązaniem będzie kwas laktobionowy bądź właśnie kwas mlekowy w niewielkim stężeniu i również witaminka C w takim 10-15% stężeniu. W tej roli znakomicie sprawdza się, to już też niejednokrotnie Wam wspominałam, przepięknie wycisza właśnie taką skórę, serum z kwasem ferulowym i z witaminą C w stabilnej formule, żywo-różowy z Basic Lab'a. Wybaczcie teraz przez chwilkę, chyba to jest napięcie i wzmocnienie, o ile dobrze pamiętam, ale w każdym razie w fuksjowym opakowaniu. Naprawdę też doskonale radzi sobie z takimi zmianami. I lecimy dalej. Czy mezoterapia igłowa, robiona regularnie co miesiąc, przez dobre 2 lata, bez przerwy, to nie za dużo? Koktajle do mezoterapii są różne. Peptydy, kolagen, kwas hialuronowy, aminokwasy, kwas bursztynowy. Tutaj mowa jest o cerze dojrzałej 50+, z przebarwieniami posłonecznymi. Osobiście wiecie, znaczy wiecie, że ja osobiście jestem zwolenniczką mezoterapii mikroigłowej. Nie wiem, czy tu była mowa o mezoterapii igłowej, bo jak igłowa, to nie jestem zwolenniczką, żeby robić przez 2 lata ten rodzaj taki rodzaj zabiegu regularnie co miesiąc. Jestem zwolenniczką mezoterapii mikroigłowej. Przy mezoterapii igłowej już jest ryzyko pojawienia się takich, no powiedziałabym, bliznowaceń tkanek, więc zdecydowanie w moim mniemaniu przy regularnym stosowaniu jest korzystniejszy zabieg mezoterapii mikroigłowej. Ona nie niesie ze sobą takich skutków ubocznych, niepożądanych następstw. Jeżeli chodzi o mezoterapię igłową, głęboką, to jestem za tym, żeby ją wykonać w serii przez na przykład 4-5 miesięcy i później dać skórze na przykład przez pół roku odpocząć. Tak samo w przypadku radiofrekwencji mikroigłowej. Takie zabiegi, które już są bardziej inwazyjne, docierają do skóry właściwej, już wymagają ze strony skóry rekonwalescencji, tak? W przypadku mezoterapii mikroigłowej też możemy robić takowe przerwy, szczególnie przy tych cerach takich delikatniejszych. Natomiast, tak jak mówię, w przypadku igłówki, czyli tej takiej klasycznej mezoterapii igłowej, gdzie mamy podawany preparat na depozyt, zdecydowanie uważam, że przerwa powinna być obecna.
Czy dobrze rozumiem, że w zabiegu dla cery przesuszonej używamy najpierw peelingu kawitacyjnego bądź enzymatycznego, a potem tego niebieskiego kwasowego od Basic Lab? Słuchajcie, troszeczkę może Wam to źle wytłumaczyłam, bo ja czasami tak się tak gdzieś zapędzę. Stosujemy peeling kawitacyjny jak najbardziej i w tym zabiegu, co Wam ostatnio pokazywałam w filmie, to albo wykonujemy peeling enzymatyczny, albo peeling kwasowy. To jest ważne, żeby nie było jednego i drugiego. Nie stosujemy w żadnym zabiegu jednocześnie peelingu enzymatycznego, a dodatkowo peelingu kwasowego. Albo peeling kawitacyjny możecie połączyć z każdym innym peelingiem, ale nie stosujemy już kilku rodzajów peelingów, czyli na przykład macie skórę bez problemów i lubicie peeling ziarnisty. To nie jest dobre rozwiązanie. Znaczy inaczej, lubicie peeling ziarnisty i jeszcze chciałbyście peeling kwasowy. No nie, takie peelingi się wyłączają. Peeling kawitacyjny to jest zupełnie inna sprawa. On jest ultra delikatny, nie narusza płaszcza hydrolipidowego. On tylko wzniesie skórę na wyżyny i może być połączony albo z peelingiem enzymatycznym, albo z peelingiem kwasowym, albo z peelingiem mechanicznym. Ale nie jest tak, że wybieramy właśnie peeling kawitacyjny, a później i enzymatyczny, i kwasowy. Albo i właśnie mechaniczny, tak? Czyli te peelingi, że tak powiem, które macie kosmetyczne, one się już wykluczają. Jest albo, albo, albo. Raz w miesiącu przed okresem wychodzi mi jeden pryszcz podskórny. Raz na prawym policzku, raz na lewym. To niby tylko jeden pryszcz, ale potrafi siedzieć dwa miesiące pod skórą, bo potem pozostawia zawsze ślad na długo. W efekcie na skórze zawsze mam na raz, dwa, trzy takie pryszcze i kilka przebarwień. Co robić? Czasami takie rozwiązania kosmetyczne okazują się już za małe. I w moim mniemaniu, tutaj też z moich doświadczeń wynika, też takie coś przeszłam, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie laser CO2. To jest chwila, moment. Oczywiście, jeżeli nie mamy tutaj przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu, zabieg miejscowy takim laserem CO2, czyli z dwutlenkiem węgla, trwa dosłownie kilka sekund. Efekt jest w zasadzie natychmiastowy, dlatego że działamy bezpośrednio na gruczoł łojowy. Ujście tego gruczołu się zwęża, bo tutaj przyczyną głównie będzie rozszerzenie tego lejka w gruczole łojowym, rozszerzenie ujścia gruczołu łojowego i rozszerzenie ujścia mieszka włosowego. Taki laser przepięknie sobie poradzi z tym problemem i to już nie będzie problem nawracający. Czyli z mojego doświadczenia wynika, że to jest naprawdę najszybsze, najkrótsze rozwiązanie i najbardziej efektywne. Jak się ma radiofrekwencja mikroigłowa do stosowania tretinoiny 0,05% i kwasu azelainowego, gdy działam tymi składnikami na blizny, ale nie na wszystkie? Czy zdecydować się na zabieg, czy pielęgnację cery, czy połączenie obu tych rzeczy? Tutaj absolutnie, jeżeli chodzi o wykonanie radiofrekwencji mikroigłowej w kombinacji z tretinoiną, no nie, 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 nie. To jest przeciwwskazanie. Nie łączymy tego rodzaju zabiegu. Kwas azelainowy, a tretinoina to są dwie różne kwestie. Kwas azelainowy przede wszystkim nie działa tak głęboko, nie działa tak agresywnie. Czyli rozróżnijmy te dwie rzeczy. Jeżeli chcemy się zdecydować na serię zabiegów z RF mikroigłową, RF mikroigłowej, czyli radiofrekwencji mikroigłowej, to wtedy nie stosujemy tretinoiny, tak? To jest wykluczenie. Po prostu najpierw wykonujemy tego rodzaju zabiegi, możemy zobaczyć, czy efekt będzie osiągnięty. Wtedy ewentualnie możemy jeszcze włączyć dodatkowe substancje. Ale absolutnie już po zakończonym całym cyklu zabiegów. W przypadku kwasu azelainowego możemy taki zabieg wykonywać, ale to musi być w odstępie dwutygodniowym, czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli chcemy wykonać jednorazowy zabieg, no to tutaj jakby nie ma problemu. Natomiast jeżeli chciałybyśmy i nasza skóra potrzebuje wykonania całej serii zabiegowej, to wtedy bardzo ważne jest to, żeby był ten odstęp. Czyli na przykład wykonujemy zabieg i później po dwóch tygodniach możemy nałożyć kwas azelainowy. To też zależy od stężenia, bo jeżeli włączymy na przykład kwas azelainowy w stężeniu powiedzmy kilkuprocentowym, to też nie będziemy miały takiego efektu.
Myślę, że to też może chodzić o czysty kwas azelainowy, może w jakimś większym stężeniu, bo jeżeli jest mowa o tretinoinie, to może i chodzi o lek z kwasem azelainowym. No to jeżeli mamy tutaj stężenie 15-20%, to ten moment od zakończenia zabiegu i od jego rozpoczęcia musi być absolutnie zachowany te 2 tygodnie. I tak naprawdę wtedy mamy czas na jedną dawkę takiego kwasu azelainowego, tak? Odstęp między kwasami, odstęp między retinoidami musi być dwutygodniowy. Zawsze jestem zwolennikiem, jeżeli podejmujemy się tego rodzaju rozwiązań, wykonać, czy to będzie radiofrekwencja mikroigłowa, czy to będą lasery, żeby najpierw zrobić serię, a później wdrożyć tego rodzaju substancje aktywne, albo na odwrót. Najpierw zobaczyć, jak skórę przepracują te substancje aktywne. Jeżeli jeszcze nie będzie oczekiwanego efektu, to wdrożyć wtedy intensywniejsze działa, oczywiście z zachowaniem tego czasu po zakończeniu kuracji danymi substancjami aktywnymi. I lecimy dalej. Czy kolejność nakładania produktu ma znaczenie? A mianowicie, czy mogę nałożyć serum pod oczy, a po chwili płatki pod oczy? Rano, gdy niemal każda minuta jest na wagę złota, pomyślałam o takiej kolejności. Serum Basic Lab z peptydem miedziowym i pod oczy, na twarz i pod oczy, po chwili płatki pod oczy. Aktualnie mam Petit Fi B-Glucan. Po 20 minutach ściągam płatki, nakładam pod oczy krem, a na twarz kolejne serum z Basic Lab, rozświetlenie, wyciszenie, 15% witamina C, a następnie krem na twarz. Taka kolejność jest całkiem niezła, tylko teraz zobaczcie. Tutaj o czym jest mowa, to serum z peptydem miedziowym, ono jest żelowe. Gdybyście miały serum, które będzie troszeczkę bardziej odżywcze, w konsystencji emulsyjnej, to wtedy niekoniecznie byłby to dobry pomysł. Takie rozwiązanie, jeżeli tak jak mówię, mamy podobne konsystencje, tak? Bo weźmy pod uwagę to, że teraz tak, płatki Petit Fi z beta-glukanem to nie są płatki hydrożelowe. To są płatki dość intensywnie nawilżające i wtedy tak. Z płatkami hydrożelowymi, inaczej, jeżeli nałożycie lekkie serum, to możecie sobie każde płatki nałożyć, wtedy macie jakby jeszcze intensyfikację działania. Jeżeli by była bardziej olejowa konsystencja, bardziej odżywcza, to wtedy nie. Zawsze jest takie postępowanie, od najlżejszej do najcięższej w kwestii nakładania, a dokładnie odwrotnie w kwestii zmywania. Od najcięższej konsystencji do najlżejszej. Czyli w takiej kolejności jest w porządku. Tak? Ale nie kombinujcie z jakimiś cięższymi preparatami, bo wtedy zwyczajnie w świecie będzie problem z przenikaniem. Ale tutaj jak najbardziej ma to ręce i nogi, bo serum z peptydem miedziowym pięknie będzie działało napinająco. Później na to serum może być z witaminą C po tych 20 minutach bez problemu i wtedy nie mamy konfliktu interesów. Zresztą już niejednokrotnie Wam tłumaczyłam, nie trzeba aż 20 minut odczekiwać, żeby nałożyć serum z witaminą C. Jakkolwiek wiem, że marka Basic Lab tutaj rekomenduje w ten sposób postępowanie. Natomiast już mówiłam, że wystarczy nawet odczekać kilka minut. Ale takie postępowanie będzie w porządku. Mam 39 lat, skórę suchą, stosuję retinol w stężeniu 0,9 z Nutridom, raz w tygodniu kwas glikolowy 15%. Niestety nie widzę żadnych efektów, jeżeli chodzi o spłycenie zmarszczek pod oczami. Stosuję rozbudowaną pielęgnację, a do tego jestem po szóstym zabiegu mezoterapii mikroigłowej. Co jest nie tak? Przede wszystkim powiem szczerze, z retinolem to jest różnorako. Tutaj retinol Nutridom w moim mniemaniu jest rzeczywiście dość delikatny, natomiast sam retinol nie do końca może być też wystarczający. W przypadku zmarszczek pod oczami najważniejszą kwestią jest odżywienie. Zdecydowanie najlepsze efekty, które zauważyłam, oczywiście stosowanie tych substancji jak najbardziej dalej, tu proponuję. Też nie wiem, jak długo jest stosowany retinol z Nutridom, jak długo jest stosowany kwas glikolowy, bo pamiętajcie, że też w zależności od tego, tutaj jest skóra sucha, więc znowu, wkraczam w ten temat, o którym mówiłam już dzisiaj, na którym mówiłam już wcześniej, czyli odżywienie skóry suchej będzie tu najważniejsze, bo im bardziej skóra przesuszona, tym bardziej zmarszczki się uwidaczniają. Retinol jeszcze może potęgować ten efekt, więc proponuję włączenie codzienne stosowanie płatków pod oczy. Naprawdę proszę mi wierzyć, przy regularnym stosowaniu już nie jestem w stanie obliczyć, czy to jest 1,5 roku, czy 2 lata. Widzę wyraźną poprawę w kondycji skóry pod oczami. Niezaprzeczalną. Proponowałabym włączyć chociażby peptydy, w tym peptydy miedziowe. Przed chwilką była mowa właśnie o peptydzie miedziowym Basic Lab. Tutaj też gorąco polecam chociażby AlgoPro z peptydami, jedno z nowszych serum marki Sensum Mare. Dodatkowo jeszcze jak najbardziej możemy wdrożyć intensywniejsze kremy z peptydami pod oczy.
Tutaj macie też w tej chwili, przepraszam najmocniej, bo zapomniałam nazwę marki jednej koreańskiej, ale proszę zwrócić uwagę, chociażby w schemacie numer 2, gdy mamy kremy pod oczy, tam też jest ujęty niejeden preparat właśnie troszeczkę taki gęściejszy pod oczami. O, na przykład pierwszy, który mi się od razu jawi, to jest Tevuril i znowu zapomniałam nazwy. Macie literkę T.W.Ril. I marki Isn't Tree, przepraszam. I tam mamy nagromadzenie peptydów. Naprawdę widziałam poprawę kondycji skóry. Znakomicie się sprawdza ten preparat. Więc poszukujemy peptydów, które też pięknie zagęszczają skórę, odbudowują i też będą to preparaty bardziej odżywcze. Z mojej strony też mogę polecić coś, co też zauważyłam. Algomask pod oczy, czyli nowa maska pod oczy z marki Sensum Mare. Preparat, który nakładamy zamiast kremu nocnego, naprawdę pięknie liftinguje skórę i poprawia jej kondycję. Ale tak jak mówię, przede wszystkim codzienne stosowanie hydrożelowych płatków pod oczy. I jeszcze przedostatnie mamy pytanko. Czy jest możliwe, aby po wykonaniu peelingu kawitacyjnego najpierw opcja peeling, a później jon dodatni pogorszył się stan cery? Obserwuję to już któryś raz i nie wiem, co robię nie tak. Wiecie, że jestem aż szaloną zwolenniczką peelingu kawitacyjnego, ale byłabym kłamczuchą, gdybym powiedziała, że jest to rozwiązanie dla wszystkich. W mojej karierze zawodowej spotkałam dwie klientki, dwie naprawdę, a tak jak mówię, no nie wiem ile razy już to już jest w tysiącach liczony zabieg, jak wiele razy go wykonałam. Dwóm klientkom faktycznie peeling kawitacyjny pogarszał stan skóry. Może to wynikać z tego, że co prawda mamy bardzo delikatne działanie ultradźwięków, ale jednocześnie jest ryzyko drażnienia szpatułki. No jednak przykładamy tę metalową szpatułkę. I w tych dwóch przypadkach, bo zrobiłyśmy sobie porównania, i to nie były takie porównania, jeden, dwa zabiegi, tylko przeprowadzałam to rozwiązanie przez kilka miesięcy, przeprowadzałam taki test i faktycznie po odpuszczeniu peelingu kawitacyjnego skóra wychodziła nam na prostą. Gdy włączałam peeling kawitacyjny, żeby właśnie wdrożyć jakby intensywniejsze rozwiązanie, zauważyłyśmy z paniami, że rzeczywiście ta skóra jest taka bardziej niespokojna. I znowu odnoszę się do tego indywidualnego postępowania. Jeżeli zauważyła Pani tutaj takie rozwiązanie, może tak być. Poza tym, tutaj jest jeszcze, bo tu przypuszczam, jon dodatni. Z jonizacją dodatnią, bo jeżeli to jest urządzenie, gdzie dodatkowo jeszcze możemy podziałać sobie tutaj właśnie jon, to bardziej by się tyczył jonoforezy, więc może tu jest bardziej skomplikowane urządzenie. W przypadku jonoforezy, gdzie wykorzystujemy elektrodę dodatnią, to rzeczywiście to jest funkcja służąca do pobudzenia skóry. Taką funkcję wykorzystuje się w celu chociażby wprowadzenia substancji aktywnych, na przykład przy cerach takich, powiedziałabym, uśpionych, ziemistych, gdzie chcemy poprawić kolor skóry i wtedy nakładamy specjalne serum, oczywiście pod taką jonizację, wykorzystujemy wtedy właśnie jony dodatnie i w ten sposób pobudzamy skórę. Jon ujemny z kolei będzie działał łagodząco, więc tu może być połączenie po prostu obu tych funkcji. Co ja bym proponowała? Sam peeling kawitacyjny może nie działać drażniąco, a może właśnie ta funkcja u Pani. Proszę spróbować wyłączenie. Ale tak jak wspomniałam Wam, tutaj, jeżeli mówię o tym moim doświadczeniu z peelingiem kawitacyjnym, to było wykorzystanie tylko i wyłącznie peelingu kawitacyjnego, bez już dodatkowych funkcji. Więc być może u Pani, zwyczajnie w świecie, po prostu skóra może reagować indywidualnie tak na peeling kawitacyjny. Ale najpierw proszę spróbować wyłączenie właśnie tej funkcji jonizacji dodatniej. I ostatnie pytanko na dziś. Czy stosowanie retinolu na ciało jest przeciwwskazaniem do używania urządzenia IPL do depilacji światłem? Bardzo dziękuję za to pytanie. Celowo je tutaj zamieściłam. Oczywiście, że tak. Pamiętajmy o tym, że sam retinol czy retinal nie są substancjami światłouczulającymi, tylko dochodzi do przemian biochemicznych, gdzie początkowo naruszona jest bariera hydrolipidowa. Zanim zajdą te zajdą te wszystkie zaszłości biochemiczne, czyli te przemiany biochemiczne w skórze, skóra jest uwrażliwiona. Nie wolno takich rzeczy łączyć. Pamiętajmy jeszcze, wytłumaczę jedno, dziękuję w ogóle, że tutaj za taką czujność, bo IPL jest rzeczywiście światłem pulsacyjnym, to nie jest laser, jak często bywa z tym mylony.
Natomiast jeżeli chodzi o działanie, jest dość podobne. To jest skuteczne działanie właśnie w kwestii likwidacji niechcianego owłosienia. Natomiast absolutnie najpierw wykonujemy depilację i dopiero później wdrażamy retinal bądź retinol. Nie możemy łączyć tego rodzaju rozwiązań. Tu też może dojść do uwrażliwienia skóry i nieoczekiwanych niestety efektów w postaci przede wszystkim odbarwień. Kochane, na tyle to już, na tyle może tym pytaniem kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze oczywiście dziękuję Wam za czynny udział, za wszelkie pytania, za wszelkie komentarze, serducha, ciepłe pozdrowienia i cóż, do zobaczenia w kolejnych komentarzach i w kolejnych materiałach. Pozdrawiam gorąco, ślę jak zawsze całusy, do zobaczenia.